Witajcie, witajcie, moi drodzy. Wróciłam do pracy, bo mrozy odpuściły, przynajmniej na razie. I teraz tak, chciałam malować wałkiem ten sufit, ale no wałek jest, rączka jest, ale niewłaściwy rozmiar, nie pasuje. Więc wróciłam do ławkowca, zobaczymy jak mi to pójdzie. No to wiecie, to musi być troszkę, nie, to nie musi być nie wiadomo jak szczegółowo pomalowane. Chyba muszę mieć jeszcze mały pędzel w razie właśnie tych mniejszych takich rzeczy. No, mam tutaj taki. Mogę tutaj w tych rogach, wiecie, wszędzie go wcisnąć. O, właśnie. Chodzi o tak naprawdę. A dobrze jest. Także nie wiem, no chyba tak będę robić. Tym pędzlem ławkowym. Zobaczymy, jak to będzie szło. Jakoś tak szczególnie dobrze to nie pokrywa, ale. O, zobaczymy. Myślę, że będzie ok. Miałam nie malować, ale jednak są te różne, wiecie, odcienie. Więc skoro mam farbę, to niech ona też ma jakieś przeznaczenie swoje. O. I tyle. Mam, wiecie, cały ten takie wiaderko. Właściwie dopiero otworzyłam. Więc myślę, że powinno spokojnie mi tu wystarczyć na to. Tu są, wiecie, te plamy, nie? One są już nie takie mocne czerwone, jak były, różowe takie, więc mam nadzieję je pokryć tą farbą. Dlatego w ogóle też maluję, żeby nie te ślady, to może bym się jeszcze zastanowiła, ale... Dobra, ważne rzeczy się dzieją, bo oprócz malowania sufitu są ważniejsze. I tymi rzeczami ważnymi to oczywiście jest moja autonomia i moja suwerenność w tym szerokim tego słowa znaczeniu. Bo to dotyczy i mnie osoby, mojej osoby, czyli mnie i mojej własności tutaj, mojej włości, powinnam powiedzieć. Które chcę właśnie uwolnić od systemu. Jest droga, zresztą jest kilka dróg różnych. Każdy, który już taką autonomię utworzył, muszę się przesunąć. No, ten system, który był tworzony przez te stulecia, gdzie tych praw nawkładano tyle, że oni sami się tymi prawami już, wiesz, tych prawach, wiecie, gubią. No i w związku z tym można spokojnie, wykorzystując prawo, wypisać się z tego prawa. I to właśnie robią ci ludzie, którzy te
Te autonomie już pozakładali. Ja jestem następna. I ja mam z kolei swoje jakby przemyślenia i widzę, wiecie, no modyfikuję te drogi, bo ja chcę to zrobić tak prosto, jak to tylko jest możliwe, żeby to nie było, nie wiadomo ile jeżdżenia do tych wszystkich, wiecie, ministerstw, z tych urzędów, tak jak z Załęska zrobili. To było, wiecie, ileś miesięcy, ileś pieniędzy, ileś chodzenia po tych urzędach, jeżdżenia, udowadniania, nie wiadomo czego. Natomiast ten, który pierwszy założył autonomię, słuchajcie, to on założył na podstawie jednego artykułu Konstytucji i praktycznie zrobił to w tak prosty sposób. I ja chcę to zrobić tak samo. Bo, wiecie, oglądałam tego, Marek Piotr chyba on ma na imię, nie, oglądałam ten wykład jego w dwóch częściach, u mnie na Facebooku możecie go zobaczyć, jak wyjść z Matrixa prawnego, chyba taki tytuł jest. I on, wiecie, pokazuje różne rzeczy, mówi o różnych artykułach, i wiecie, no, słuchając jego, mamy przekonanie, że faktycznie jest to rozróżnienie na osobę fizyczną i człowieka. Co nie do końca jest prawdą. Powiem wam dlaczego. Tylko muszę się przesunąć. Dlatego, że, no wiecie, no poczytałam sobie Konstytucję, w całej niej jeszcze nie przeczytałam, zamierzam oczywiście, bo trzeba ją znać, żeby w ogóle cokolwiek, wiecie, w prawie robić. To Konstytucja to jest podstawa, bo Konstytucja jest najwyższym prawem w Polsce i żadne inne prawo nie może kolidować z Konstytucją, a wiemy, że już w tej chwili jest uchwalone masę różnych, wiecie, no, ustaw, które są w konflikcie z Konstytucją. Kolidują po prostu. I teraz tak, żeby odnieść się do tej osoby fizycznej, to Marek mówił, że nie jesteśmy osobą fizyczną, tylko człowiekiem, jeżeli uznamy, czy tam udowodnimy, że nim jesteśmy. To znaczy udowodnić, owszem, można i taki dokument jest przydatny, to muszę przyznać, jeżeli nie chce się mieć, jeżeli jest się właściwie suwerenem, to taki dokument jest przydatny, a jesteśmy suwerenami i to właśnie Konstytucja nam gwarantuje. A suweren nie ma władzy nad sobą, czyli jakiekolwiek inne ustawy, czy jakiekolwiek instytucje prawne nie mają nad nami władzy. Wbrew temu, co cały czas próbują nam wmówić. Nie mają. Ale wracam, wciąż nie mogę dojść do tego człowieka i kontra osoba fizyczna. Wiecie, naprawdę chciałam rozwiązać tą kwestię i zobaczyć, czy tak rzeczywiście jest. I co się okazało? Owszem, w Konstytucji, jak na razie do tego momentu, w którym czytałam, do którego przeczytałam, nie ma nic o osobie fizycznej, więc to jest moje przypuszczenie. Jeszcze nie przeczytałam całej Konstytucji, więc nie mogę twierdzić, ale nie ma na razie, nie zauważyłam zwrotu osoba fizyczna, więc to jest jakiś zwrot, który jest w jakiś sposób powstał, nie wiem, niedawno. Jakiś młody, nowy zwrot, który został wprowadzony do użytku w języku. I co się dzieje? Sprawdziłam doszłam właśnie w Konstytucji do takiego paragrafu, czy takiego, wiecie, no, artykułu, który mówi, że językiem prawnym w Polsce jest
język polski. I to jest bardzo ważne, okazuje się. Bo jak sięgnęłam do słownika PWN, to się okazało, że w tym słowniku istnieje pojęcie osoby fizycznej. I jak ona jest tłumaczona, to znaczy to pojęcie, że osoba fizyczna właściwie jest tylko w odniesieniu do prawa, czyli jak widzimy, ma moc, że tak powiem, w prawie i ona oznacza człowieka od urodzenia do śmierci. I wyobrażam sobie, że to zostało wprowadzone do słownika, kiedy rządy, które chciały przejąć władzę absolutną nad ludźmi, którzy teraz są wciąż przy władzy i robią, co robią, to nie muszę mówić, to te rządy, wiecie, zaangażowały w najbardziej, wiecie, lotne mózgi w tym kraju, wśród swoich, wiecie, niewolników, tymi, którzy im służą, za, wiecie, za pracę, za pieniądze, za prestiż, obojętnie, co tam jest ich motywacją. I te mózgi, wiecie, co wykombinowały? I myślę, że to jest genialne, co wykombinowały. Że zamiast zmieniać konstytucję, bo to byłoby bardzo trudne, bo to już wymaga Zgromadzenia Narodowego i to wymaga jakichś wielkich, wiecie, to już nie istotne, ale nie mieli szans tego przeprowadzić w tej chwili. Tym bardziej, że ta konstytucja jest bardzo dobra. Cokolwiek tam ludzie mówią, przynajmniej na razie. Ja wierzę w to, co Marek mówi, bo on właśnie mówi, że to jest najlepsza konstytucja ze wszystkich, które mieliśmy wcześniej i tutaj z tych wszystkich krajów ościennych, które czytał. No on twierdzi, że najlepsza na świecie. No tutaj ja bym się nie wychylała z taką opinią, bo to trzeba wtedy wszystkie konstytucje na świecie przeczytać, żeby mieć taką opinię. Ale nieważne. Więc co zrobili? No wprowadzili do języka polskiego ten termin. Jest on w ogóle ostatni na całej liście, więc on jest, nie wiem kiedy, jeżeli ktoś by miał dostęp do wcześniejszych wydań PWN, tego języka polskiego, słownika języka polskiego PWN i zobaczyć, kiedy on zaistniał, w którym ostatni słownik, w którym go nie było jeszcze, a w którym on się pojawił, pierwszy, w którym się pojawił. Nie wiem, czy to jest ten słownik, czy jakiś wcześniejszy, tego nie wiem. Nie mam na razie, nie sprawdziłam tego. Ja nie wiem, czy to jest możliwe do sprawdzenia, ale popróbuję. To trochę czasu będzie zajmować, wiecie, no. Mam tutaj, że tak powiem, też inne sprawy, które mnie interesują, ale wydaje mi się, że to właśnie był ten trik, który pozwolił im obejść konstytucję i oni teraz robią, co chcą. Bo wszyscy są osobami fizycznymi i te prawa do osób, które się tyczą do osób fizycznych, są niemiłosierne. Nie mają żadnego poszanowania dla człowieka. Wiecie, te artykuły, które dotyczyły człowieka, one pokazywały, że człowiek jest pod ochroną państwa i jest jego wolność, jego zdrowie, jego życie, wszystko jest prawnie chronione i właściwie i to samo w ustawie o policji, tam gdzie pisze o człowieku, to człowiekowi należy się szacunek, człowiekowi się służy i tak dalej, a osobę fizyczną to można wszystko. Można ją legitymować, można ją, wiecie, w kajdanki zakuć, można ją siłą doprowadzić na policję, można wszystko, wiecie. Dlatego oni chcieli to rozróżnienie zlikwidować i wprowadzili do słownika pojęcie osoby fizycznej, tłumacząc to jako człowiek od urodzenia do śmierci. I co się dzieje? I w takim wypadku
Nie ma dyskusji, bo konstytucja wyraźnie mówi, że językiem prawnym w Polsce jest język polski, a PWN jest miernikiem. Ten słownik, pardon, języka polskiego PWN jest miernikiem, jest odnośnikiem, jest źródłem, do którego będzie każdy prawnik sięgał, prawda? Pardon. Odgadania. Dawno nie gadałam. Muszę się przesunąć trochę. Aha. No, także widzicie, no kwestia nie jest taka prosta, jak Marek mówił w tym swoim wykładzie, bo to tak fajnie brzmi. To takie, wiecie, to taki miód na serce, ale wiecie, no w świecie prawa, to tam, wiecie, same rekiny pływają i one tam się nie mają ani empatii, ani nic i one po prostu obalą takie przekonanie w minutę albo mniej. To tak jak ja obaliłam teraz, posługując się właśnie samą konstytucją. Już nawet nie musiałam szukać innych tych praw. W każdym razie, oczywiście, najważniejszą rzeczą są artykuły 2, które dotyczą władzy w Polsce. Nadrzędną władzą w Polsce jest naród, czyli my. I naród sprawuje władzę pośrednio przez swoich wybranych jakichś tam polityków, prawda? Idziemy na wybory, wybieramy polityków, albo bezpośrednio. W każdym razie mamy tą możliwość. I jedyną możliwością, jak ja teraz widzę, żeby wyjść z tego systemu, trzeba przejąć władzę bezpośrednio. I wtedy nie ma nad nami żadnej władzy. Wtedy my jesteśmy władzą, która decyduje. I każdy z nas indywidualnie, to nie jest tak, że my musimy się zebrać, cały naród musi się opowiedzieć. Nie. Każdy z nas ma prawo, każda jednostka, która należy do tego narodu, ma prawo decydować o sobie. I może się podporządkować prawu, jeżeli jej to prawo odpowiada, jej to służy, może się z tego prawa wypisać, jeżeli prawo okazuje się szkodliwe dla jednostki. O tym musi zdecydować każda jednostka, wiecie, z osobna, bo jednym pasuje być niewolnikami, bo czują się bezpiecznie, a inni wolą dbać sami o swoje bezpieczeństwo, nie polegać na jakimś, wiecie, systemie, który, jak widzimy, policja jest dzisiaj opresyjna i ona nas nie chroni, tylko nas krzywdzi. Więc jeżeli ludzie się na to godzą, no to jest ich wolność. To jest ich prawo, oni przyzwalają, więc jeżeli władza nadrzędna, naród przyzwala, to nie mówi nie, bo nie mówi. Są jednostki, które mówią nie, wychodząc na ulicę, to nic nie da, dlatego że to o swoje prawo trzeba się upominać. I każda jednostka musi to zrobić prawnie. Czyli musi to zrobić na piśmie, z swoim podpisem, wysyłając do odpowiednich urzędów, które nam mają służyć, które myśmy ustanowili dla naszego dobra. I oni są pod naszą władzą, nie my pod ich. To jest ważne, żeby to pamiętać i rozumieć. Więc ja tutaj widzę tylko to wyjście, żeby przejąć władzę bezpośrednio. I teraz tak, ci, którzy byli na wyborach, też nie mają związanych rąk. Bo zawsze można cofnąć mandat.
I też trzeba to zrobić na piśmie, wysyłając to do Kancelarii Sejmu, Kancelarii Prezydenta, do tych wszystkich, wiecie, urzędów, które stanowią najwyższą władzę w Polsce, która jest tak czy inaczej poniżej każdego człowieka. Rozumiecie? I ja to zamierzam właśnie zrobić. Wydałam dekret, jako władza nadrzędna mam prawo do wydawania dekretów. Wydałam dekret, w którym cofam swój mandat dany posłowi. W ostatnich wyborach, bo wiecie, ja nigdy nie chodziłam na wybory, ale ostatnio poszłam, jakby w pewnym sensie powodowana, ja wiem, sytuacją. Bo byłam w Polsce i tam mieszkałam u kogoś, kto jest po prostu wpatrzony wiecie, w politykę i w Kościół i w to wszystko, w cały ten system, taki, wiecie, no już typowy, głęboki matriksowiec. I po prostu poszłam dla towarzystwa, bo tak czy inaczej ja nie znam polityków w Polsce. Więc co mnie tam? Ale teraz cofnęłam, wycofałam to. Właśnie mocą mojego dekretu wycofałam to. I to ten dekret zostanie wysłany. Jeszcze nie wysłałam, dlatego że jakby czuję, że jeszcze muszę parę rzeczy innych dokonać, zanim to zrobię. I dopiero wtedy, kiedy będę już gotowym suwerenem, jako ja, bez, wiecie, jakichś spraw, które mogłyby mi przeszkodzić. Nie wiem jeszcze, po prostu nie czuję, wiecie, żeby to już teraz, ale jak poczuję, to choćby dzisiaj po południu, albo jutro, albo kiedy tam poczuję, to pojadę i wyślę. Jest to dekret właśnie, który cofa ten mandat, który ja dałam. I to jest wszystko w prawie. Ja mam prawo wycofać, mam prawo odwołać, wiecie, kogoś, kogo naznaczyłam na tego, na posła. Oczywiście mój jeden głos nie wystarczy, żeby jego, wiecie, z Sejmu pożegnano w Sejmie i, wiecie, zastąpiono kimś innym. To nie tak działa, ale ja w każdym razie zwalniam sama siebie od bycia związaną z decyzjami, jakie ten poseł podejmuje. Dlatego, że on podejmuje błędne decyzje, niezgodne z sumieniem, niezgodne z prawem moralnym, niezgodne z po prostu i z prawem naturalnym, któremu ja podlegam i te inne prawa nie mogą się sprzeciwiać prawu naturalnemu, a niestety tak to teraz jest. I to jest złe i trzeba się przeciwstawić złu w taki sposób, żeby nie używać zła przeciwko złu, tylko żeby zrobić to formalnie, wiecie, legalnie, na piśmie, bez żadnej złości, bez żadnego tam nie wiem czego, ale trzeba to zrobić, jak to w prawie się robi, bez emocji. No. I tak właśnie zamierzam. Także wyślę ten dekret. Tam są właśnie dwa punkty. Jeden punkt to jest właśnie to, że cofam mandat na podstawie właśnie artykułu w Konstytucji 4, numer 1 i 2 właściwie. No to właśnie, to jest ten artykuł, który mówi o tym, że my jesteśmy władzą nadrzędną Polski. I tyle. I jeszcze jest drugi punkt. Ja nie pamiętam, co ja tym drugim, ale no nieważne. Wiecie, ja to później zrobię cały taki film, który będzie dotyczył tej właśnie autonomii, bo tam będą jeszcze inne rzeczy, wiecie, omawiane. Także zresztą muszę przede wszystkim tą autonomię mieć, żeby o niej mówić, więc ja się teraz przygotowuję. Powiem wam, co mam.
To też potem pokażę już w tym, no, w tym filmie specjalnym na ten temat. Mam, już przygotowałam sobie swoją flagę swojej autonomii i godło, które jest w zasadzie takie same jak flaga, tylko jest wycięte w sześciokąt. I to po prostu jest moim godłem. Godłem mojej autonomii. I wiecie, to wszystko musi przejść swój proces, jakby tu powiedzieć, formalizacji, czyli uformalniania tego. Muszę to, wiecie, copyright zrobić i tak dalej. Także to są rzeczy, które trzeba zrobić. A do tego potrzebne są jakieś tam pieniądze i konto w banku, bo to trzeba przelać, bo to wszystko się przez internet robi. Trzeba przelać właśnie jeszcze do tego przez... jak to się nazywa tam? Ta strona... No nieważne, trzeba przelać, po prostu zapłacić i wtedy od razu się ma te wszystkie copyright i będę robić te copyright. Wszystkie teraz jeszcze w grudniu, jak te sprawy, które tam mam do załatwienia, załatwię. Założyłam sobie nowe konto w banku na razie właśnie do tych celów. Stare konto jeszcze jest, ale ja je zlikwiduję wkrótce. Jednym z powodów jest to, że to konto nowe jest w banku tutaj, w Chodczu. Ten bank w Chodczu, a tamto jest we Włocławku, więc wiecie, jakbym miała coś osobiście robić w banku, to musiałabym do Włocławka jechać i tyle, nie? Nawet wpłacić pieniądze na konto musiałabym jechać do Włocławka, a tamto mam tutaj w mieście swoim, bliskim i tyle. Dlatego też przełączyłam się, ale czekam na kartę. I dopiero jak kartę będę miała, będę mogła już, wiecie, te sprawy już opłacić online i tyle. I tak to właśnie jest, że w pewnym sensie no, muszę czekać na jakieś tam sprawy, które zajmują czas, one muszą zaistnieć, więc to tak jak w prawie. Zanim prawo stanie się prawem, musi jakiś okres upłynąć. No i ja chcę to zrobić, wiecie, jak już będzie to wszystko gotowe, bo oprócz oczywiście tych moich graficznych, wiecie, no, spraw symbolizujących moją autonomię, to oczywiście będę też nałożę sobie copyright na moje imię i nazwisko, wiecie, na moje wszystkie dane w każdej, wiecie, formie, żeby nie było, że ktoś użyje innej i będzie miał prawo. Także wiecie, to wiąże ręce systemowi, jeżeli mamy copyright na swoje imię i nazwisko, to oni nie mogą tego używać, więc nie mogą tak naprawdę do was pisać. Nie mogą, bo żeby napisać do was, to muszą użyć waszego imienia i nazwiska, żeby do was to trafiło i żeby to miało moc prawną. No. Także widzicie, to jest też jedna z tych rzeczy, która wiąże systemowi ręce i o to chodzi. Jak zwiążecie im ręce, no to praktycznie jesteście wolni. Nic wam nie zrobią. Także to jest ważna rzecz. Ci, co nie wiedzą, to wam powiem, że te copyright robię w Anglii. W angielskim systemie te copyright jest uznawane w 179 krajach, jak dobrze pamiętam, świata, łącznie z Polską. Więc to są takie, wiecie, no trudne do podważenia, pewnie niemożliwe wręcz. Także widzicie, system zjada swój ogon. On w tej chwili sam się zapada w sobie, bo można bardzo łatwo mu związać, go sparaliżować.
Gdyby wszyscy poszli za swoje dane, wiecie, zrobili copyright na nie, czyli prawa autorskie, prawda? Czyli własność po prostu. To system nie miałby już nikogo, kim mógłby rządzić. Nikogo. Bo nie mógłby do nikogo się zwrócić. No, a na piśmie, a bez pisma nie ma właściwie żadnego dowodu. No. No przynajmniej na razie, bo oni mogą, wiecie, uznać za dowód jakieś inne media, jak filmowanie i tak dalej. Ale nie mogą zmusić nikogo, żeby dał im swoje dane, więc mogą filmować fizyczność człowieka, ale nie mogą udowodnić, kim ta dana osoba jest. Bo nie mamy obowiązku i właściwie najlepiej wtedy nie podać swoich danych i oni są w kropce. Nie mają nic. Nie mają nic. Także ciekawe rzeczy się dzieją, słuchajcie. No nie jest to najlepiej. Bo nie jest to tak bardzo, wiecie, dokładnie zrobione, bo to jest faktura, to ją nie jest tak łatwo ją tutaj dokładnie No, tak trzeba po prostu. O. No nic, w każdym razie widzicie, robię różne fajne wyzwania sobie stawia, bo ja właściwie powiem wam o moich wyzwaniach, bo ja bez wyzwań to już nie potrafię żyć. Ja muszę mieć takie wyzwania, które mrożą krew w żyłach. One mi nie mrożą krew w żyłach, ale stanowią pewną górę do pokonania po prostu. Muszę na nią się wspiąć. Więc wymaga to ode mnie wysiłku psychofizycznego, że tak powiem. I im wyższe wyzwanie, tym lepiej dla mnie. Bo wtedy, wiecie, no mam jakąś motywację, żeby to zrobić. Żeby wspiąć się. A poza tym nie mam wyjścia za bardzo w tej chwili. Bo weszłam w konflikt z moją gminą. Oni mi pokazali, że oni nie chcą mnie. Że oni sobie nie życzą, żebym ja tutaj sobie, wiecie, im mówiła, co oni mają robić, co nie. Po prostu nie przyjęli mnie jakby w takim sensie do społeczności i dali mi to wyraźnie do zrozumienia. Więc nie mam wyjścia, muszę się od nich całkowicie uwolnić i pokazać im, kto tak naprawdę ma władzę. Bo im się wydaje, że oni mają władzę. A oni nie mają żadnej władzy. Oni są pode mną, pod moją władzą. I ja im chcę to pokazać, że nie mają tej władzy. Choćby nie wiem co, nie potrzebuję od nich tej drogi. Pewnego dnia zrobię sobie wewnętrzną drogę, ponieważ moja własność, cały ten mój teren styka się w całkiem niemałej szerokości z drogą tą asfaltową. Tyle, że musiałabym powycinać po drodze drzewa. Ale jak mam swoją autonomię, gdy ją miała już oficjalnie, to ja sobie mogę wycinać drzewa ile chcę, nie muszę żadnego pozwolenia mieć, bo to jest teren autonomiczny i żadne prawo tutaj nie działa, oprócz tego, które ja ustanowię. Rozumiecie? Także to są tak niesamowite rzeczy, które się teraz przepraszam, pojawiają w przestrzeni takiej już medialnej tutaj na YouTubie i w ogóle w internecie, że nie można tego zignorować. No chyba, że ktoś chce być dalej niewolnikiem, no to powodzenia mu życia, bo już ganiają was ze strzykawkami, ludzie umierają od tych zastrzyków i albo paraliżują, wiecie, ciała, albo nie wiem, tam różne rzeczy się straszne dzieją. Przeważnie umierają. Bardzo duża ilość ludzi umiera. Nie mówiąc o Krzysztofie Krawczyku, który tylko szkoda, no bo to był taki dobry człowiek,
pozytywny człowiek, dużo wniósł, wiecie, no takiej radości do życia ludzi, więc no szkoda jego i szkoda każdego innego człowieka, no dlaczego mieliby umierać, no ale jeśli chcą być niewolnikami, no to niewolnik nie ma nic, nie ma swoich praw i ten, kto włada niewolnikiem, pan niewolnika, decyduje o jego życiu i śmierci. To jest naturalne, to jest normalne. Więc musimy udowodnić, ci, którzy nie chcą być niewolnikami, że nie jesteśmy niewolnikami, przejmując władzę w swoje ręce, bezpośrednio. Czego wam życzę, bo ja to już robię. Ja już to robię i jestem w trakcie. O, no, nie jest tak źle, co? Może być. No, okej, idę tutaj jeszcze, przesunę się. Wiadro, jakie nie wleciała z wodą. Muszę to poprzestawiać. No dobra. Dobra, no to robimy dalej. Także wiecie, kochani, jeżeli sami nie udowodnicie, że nie jesteście niewolnikami, to niewolnik właściwie różni się tylko poziomem świadomości. Niskim poziomem świadomości od człowieka wolnego, który ma wysoki poziom świadomości. I tyle. Także ten wysoki poziom świadomości musi po prostu zostać uruchomiony w tych kwestiach prawnych. Musi ten człowiek to przeprowadzić sam, bez jakiejś dodatkowej, wiecie, pomocy dodatkowej prawników, bo prawnicy, oni wszyscy są szkoleni przez ten system i oni naprawdę prawa nie znają, bo to, jak oni w ogóle widzą prawo, to jest już wypaczenie. I znają tylko je w taki sposób, jak im przedstawiono. Z tej perspektywy właśnie tych władców, którzy nie chcą, żeby prawnik wiedział, że jest niewolnikiem. I każdy inny człowiek jest traktowany też jak niewolnik. Bo prawnik, jakby się dowiedział, że jest niewolnikiem, no to on by sobie znalazł w prawie łatwiej niż taki człowiek jak my, możliwość wyjścia z tego niewolnictwa prawnego. Ale ponieważ oni tego nie robią, to znaczy, że oni uznają to wyższość, no tak mają wyprane mózgi, że to prawo jest nad nimi. Że oni nie mają nic do powiedzenia, że nie muszą temu prawu się pokłonić. A tak nie jest. Na razie, wiecie, mam ten dowód, ale jest też taka możliwość, by zachować dowód ich, ale być nietykalną. Właśnie, i to jest nawet lepszy pomysł, bo wszystko, co mamy, jest na tą osobę fizyczną, tak zwaną. I oni nas uznają wszystkich za osoby fizyczne. A my jesteśmy tak naprawdę żywymi ludźmi, więc myślę, że można to przeskoczyć, tak jak ten, który pierwszy założył swoją autonomię w Polsce. Nie pamiętam, jak on się nazywa, później jak będę opowiadać o tym, to przytoczę jego nazwisko. Ja go słuchałam, wspaniały człowiek. Taki, wiecie, gdzieś około 50 był, jak go słuchałem 3 lata temu, zaraz jak założył tą autonomię. W 18 roku, słuchajcie, założył. Więc ta autonomia do dzisiaj istnieje, ma się dobrze, nikt mu niczego tam nie narzuca i niczego mu już nie, wiecie, no nie zabrał. Nie zrobił mu żadnego problemu, bo on sobie radzi właśnie w ten sposób. Właśnie
poprzez udowodnienie, że jest suwerenem. On wykorzystał właśnie te paragrafy z konstytucji i ja też je zamierzam wykorzystać. Dlatego musiałam wydać dekret, do czego mam prawo jako suweren, gdzie wycofuję wszystkie swoje mandaty, jakiekolwiek dałam kiedykolwiek politykom, czy urzędom, urzędnikom, czy jakimś osobom prawnym, żeby nie było wątpliwości. I tyle. Także tak to robię, wiecie, teraz. I zobaczymy, bo wiecie, ja się nie boję żadnych konsekwencji. Nie boję się. I to jest moją siłą. Oni się boją konsekwencji, bo każdy urzędnik, który siedzi w urzędzie, nie zna prawa. Żaden z nich nie zna. Nie zna go tak dobrze, jak żeby zapewnić mu poczucie bezpieczeństwa, że on za to potem nie będzie miał konsekwencji takich niepożądanych, wiecie? No, oni się boją strasznie, żeby nie powiedzieć czy nie napisać czegoś, co potem będzie miało na nich, wiecie, bezpośrednio jakiś wpływ na ich, nie wiem, no, utratę pracy, czy jakieś, wiecie, kwestie sądowe. I oni się bardzo boją. I to jest nasza właśnie wygrana, że ci, którzy się nie boją i staną wszelki, używając prawa oczywiście, czyli konstytucji, trzeba zapomnieć o całej reszcie nadbudowanego prawa, bo ono jest zupełnie zbędne, zbyteczne i wykorzystując prawo zawarte w konstytucji, zadeklarować swoją suwerenność, swoją władzę nadrzędną, no i przede wszystkim wytrącić im z rąk wszystko, co wiecie, co może im pomóc. Chociaż nic im nie może pomóc, bo władza nadrzędna jest władzą nadrzędną i nie ma żadnego do tych artykułów, no, prawda, sobie w oko, nie ma żadnego dodatkowego, wiecie, zdania, które by mówiło, chyba że ustawa, drogą ustawy coś tam się, wiecie, reguluje. Nie ma takiego czegoś jak w tych innych sytuacjach, gdzie sprawa dotyczy na przykład tego dbania o zdrowie ludzi. Więc oni to wykorzystują teraz, przeciwko ludziom zrobili ustawę, która im zapewnia nietykalność i oni sobie mogą, wiecie, tym ludziom nakazać właśnie, żeby się zaszczepili, żeby tam wzięli jakieś specyfiki, by uczestniczyli w tym eksperymencie. Chociaż jest to eksperyment i prawa człowieka, deklaracja praw człowieka, a nawet nasza konstytucja zabrania robienia eksperymentów na ludziach, ale powiem wam, to jest wciąż kwestia tego, czy uznajecie się za władzę, czy uznajecie ich za władzę. I że jak się uznajecie za władzę, to musicie im to udowodnić, bo oni to są bubki, głupki. I oni liczą na, właśnie oni się podpierają tą domniemaną zgodą. Jeżeli ludzie się godzą i robią to, to oni się podpierają domniemaną zgodą. Co oni próbują zrobić teraz, te paszporty szczepionkowe? O ile się zorientowałam, bo ja tam nie oglądam tych ich wiadomości głupich, ale tutaj, wiecie, no dochodzą do mnie różne informacje. Takie, wiecie, no kątem oka gdzieś tam zobaczę jakiś nagłówek, jakiś w internecie jakieś tam coś. No, że co próbują, to wiecie chyba, że jak się nie będziecie mieli paszportu szczepionkowego, nie będzie można kupować w sklepach. Więc ludzie, którzy już założyli
i będą dalej zakładać swoje autonomie. Chcą stworzyć platformę w internecie, żeby po prostu mieć swój własny, wiecie, sklep wymiany towarowej. I tyle. Wszystko jest do zrobienia. Jeżeli chodzi o mnie, no to ja nie muszę jeść, ja w ogóle nie potrzebuję i dla mnie to będzie jeszcze lepsze. Nie ma jedzenia, to i nie ma nawet kuszenia, bo jeszcze mnie kusi czasem mój umysł, żeby pójść tam coś sobie, wiecie, kupić i zjeść. Zwykle są to drobne rzeczy, właśnie jakąś zupkę w proszku czy chipsy. Właściwie już nic innego to nie kupuję. Jak idę do sklepu w Biedronce, słuchajcie, do kasy, to mam zawsze kilka paczek chipsów, nic więcej. To fajnie wygląda, ale pewnie ktoś, ludzie sobie pewnie myślą, że jakieś party robię i potrzebuję chipsa, albo po prostu dużo oglądam telewizję, której w ogóle nie oglądam, bo nie mam. Także zabawnie, że wiecie, patrzę na te kosze, wiecie, tego różnego żarcia, a ja mówię, Boże, jak to jest, jakie to szczęście być wolno od tego, że nie muszę mieć tych pieniędzy. Są koszmarne pieniądze, to wszystko kosztuje, już nie mówiąc o tym, że to wszystko jest, wiecie, no, jakości takiej, że bardziej szkodzi niż pomaga. Ale widzicie, ludzie się godzą na to, więc jak się suweren godzi, no to co? To nie ma problemu, suweren nic nie mówi. A jak mówi, to też mówi tylko, albo krzyczy, robi zamieszanie. No to na nich się sprowadza wojsko czy policja. I tyle. Bo zakłócają porządek. Więc porządkowe służby są w akcji. I to nic nie da, dopóki każdy z nich nie zmierzy się z systemem z osobna. Tylko wtedy mamy władzę, kiedy osobno, sami, bez podpierania się gromadą, wiecie, bo to grupę ludzi, no bo to jest właśnie to, to są sposoby komunistyczne, że trzeba mieć za sobą gromadę, wiecie, ludzi, żeby tą władzę uzyskać. Czyli komunizm opiera się właśnie na takiej gromadzie. Gromada razem się tam zmawia i obala system i przejmuje władzę. Ale wiecie, jak oni potem przejmują władzę, no to tą władzę kto przejmuje tak naprawdę? Te jednostki, które zwoływały tą grupę ludzi, żeby mieć za sobie poparcie. Żeby mieć to mięso armatnie, nie? Które za nich wywalczy im tą władzę. A potem oni ją wsiadają w tych urzędach i wtedy są władzą jeszcze bardziej totalitarną, jak wiemy, niż ta wcześniejsza. No, przynajmniej niczym się nie różnią, nie są lepsi. No, także obalają po to, żeby przejąć władzę, nie po to, żeby być sprawiedliwym. To na pewno. Więc ja nie potrzebuję i człowiek, który faktycznie ma władzę, jest suwerenem, musi pokazać, że on sam, jednostka na tle całości jest suwerenem. Dlatego, że naród składa się z jednostek i każda jednostka musi być suwerenna. Nie może być tak, że jeden zwołuje tłum i ten tłum głupi, rozumiecie, któremu się coś tam spodoba, będzie za nim szedł, jak wiecie, w dym i właściwie nie bardzo rozumiejąc o co chodzi, idzie na żywioł. To nie o to chodzi, to nie jest żadna władza, jeżeli ja potrzebuję grupy ludzi, którzy za mną staną. To nie jest żadna władza. Władza jest wtedy, kiedy ja sama, stojąc, wiecie, w środku systemu, pokażę, że ja jestem władcą i ja się nie boję i ja rzeczywiście pokażę. Bo władca, suweren, to jest taki, który się nie boi niczego. Niczego. Dlatego nie ma władzy nad sobą, bo nikt nie jest w stanie spowodować w nim poczucia zagrożenia, lęku. Rozumiecie? I tylko wtedy ten władca jest suwerennym władcą.
Nikt nie jest w stanie go nastraszyć niczym. A żeby to osiągnąć, to trzeba mieć w sobie świadomość, wewnętrzną świadomość, kim się naprawdę jest. A to jest nasza duchowa istota. To nie jesteśmy my fizycznie, tylko my, prawdziwym my, czy prawdziwą naszą istotą jest dusza, czy duch, który wypełnia to ciało, który powoduje, że to ciało się rusza, myśli, mówi, wiecie, i kreuje. Ma wyobraźnię, ma, wiecie, no, empatię, to są trzy bardzo ważne, najważniejsze właściwie takie aspekty nasze, boskie w nas. Właśnie wyobraźnia, kreatywność i empatia. Czego nie mają ci, którzy żyją w iluzji władzy, bo to jest iluzja. Jeżeli my dostaniemy się do naszego wnętrza, poznamy, kim jesteśmy, poznamy samego siebie, wtedy stajemy się suwerenem, wtedy się niczego nie boimy. I powiem wam, że jak wy się niczego nie boicie, albo pokażę to na moim przykładzie, jakby mnie osobiście, że w momencie, gdy ja się nie boję, stojąc z kimś, powiedzmy, w opozycji, to ten ktoś się mnie boi. Dlatego, że w dualnym świecie albo się czegoś boisz, albo ty się kogoś boisz, albo ktoś się boi ciebie. I jeżeli stoi dwoje i są w opozycji do siebie, to ten, który się nie boi, wygrywa. Który nie ma lęku w sobie. Bo tamten, który, wiecie, nie wie, kim jest, będzie miał zawsze lęk. I on uruchomi lęk, bo zobaczy przed sobą kogoś, kto się nie boi. Więc on po prostu jakby automatycznie wchodzi w lęk, bo nie wie, z kim ma do czynienia, skoro ten ktoś się go nie boi. Lęk to jest wibracja, to się czuje. Wiecie? Policjant czuje, kogo może poniżać, a kogo nie. Dlatego, że ten, który jest w najwyższym poziomie lęku, czyli jest najniższym z niewolników, uruchamia w policjancie agresję. Naprawdę. Czyli agresja pojawia się w policjancie, czy w jakimkolwiek, nie wiem, żołnierzu, kimkolwiek tam, w jakiejkolwiek służbie, czy w człowieku, tylko wtedy, kiedy jego oponent jest w tak niskiej wibracji lęku, tak głęboko zalękniony, wystraszony, że narzuca temu drugiemu takie właśnie zachowanie. Naprawdę. Jeżeli będziecie się przed kimś kłaniać, wiecie, na kolanach będziecie, to oni po was będą chodzić. I tak robią. Nie dlatego, że oni was nie lubią czy nie szanują, tylko dlatego, że sami poprzez swoją postawę właściwie zmuszacie ich, żeby oni przyjęli tą postawę kontra, tą przeciwną, tą skrajnie odwrotną do swojej. Stańcie pewnie w swojej istocie jako suweren, nie bojący się niczego i wszyscy inni się będą was bali. W takim sensie, że jeżeli będzie jakaś konfrontacja, to rzeczywiście pobudzicie w nich lęk. Nie dlatego, że chcecie ich tam poniżyć, tylko dlatego, że oni sami będą się czuli mali w konfrontacji z kimś wielkim. Bo człowiek suweren jest wielki. Ktoś, kto wie, kim jest, jest wielki. Nie boi się niczego i nikogo. To wszyscy inni w konfrontacji z nim czują się malutcy. Nie żartuję, już miałam wiele na to dowodów w swoim życiu. Takich sytuacji, które to potwierdziły. No. A ponieważ nie boję się, to nie mam takich właśnie sytuacji, gdzie ktoś by był agresywny wobec mnie. Bo agresja zawsze pobudza lęk. Właściwie lęk zawsze pobudza agresję. Tu jest źródło agresji. Nie w agresji lęk, tylko lęk ma źródło, tylko agresja ma źródło w lęku. Lęk jest tym, co powstaje najpierw, bo lęk jest wibracją.
Agresja jest tylko wynikiem tej wibracji, jest tylko konsekwencją tej wibracji. Jeżeli pokażecie swój lęk, to ten przeciwnik wasz będzie agresywny. Pobudzi się w nim agresja, nawet jeżeli on tego nie chce. To jest na nieświadomym poziomie, dlatego że ludzie w tym dualnym świecie, którzy nie wiedzą, kim są, myślą, że są tymi, tym swoim zawodem, tą swoją funkcją, tą swoją rolą, jakąkolwiek w życiu przyjął czy przyjęła. No. I dlatego mają marne szanse, muszę przestawić wszystko, żeby świadomie reagować. Naprawdę. Świadoma reakcja wymaga bycia w tu i teraz, bycia świadomym, kim się jest. I ten, kto nie jest świadomy, kim jest, będzie zawsze, ale to zawsze, reagował automatycznie. Automatycznie według programów, jakie posiada ta rola, którą on przyjął. Ma takie programy i tak ma być. I teraz ci, którzy się teraz budzą, to przebudzenie właśnie ma, jest, co ono robi? Ono uwalnia ludzi od tych programów. Budzi ich, żeby zobaczyli, że oni nie są tymi rolami, że to są programy. Jak się obudzą, to te programy przestają mieć nad nimi władzę. I oni zaczynają żyć w tu i teraz. I nie reagują już automatycznie na to, co się dzieje, tylko są, wiecie, w tu i teraz, i wtedy intuicja im mówi, jak oni mają się zachować w danej sytuacji. Czyli nie ma automatu, nie uruchamia się automat taki, ojejku, o, wiecie, strach, lęk, uniżoność przed władzą i tak dalej. Właśnie tego w nich już potem nie ma. Nie? Bo, znaczy wiecie, to jest proces, to nie jest tak, że to człowiek się przebudzi i już wszystkie programy nie działają. Nie, one jeszcze działają i to jeszcze długo, ale człowiek jest świadomy i zauważa, że o, tu się program włączył, oj, to nie mam nad nim władzy, no to trzeba się go pozbyć. I wiecie, i znajduje w swojej drodze właśnie tego uwalniania się z tego systemu, z tego matriksa umysłowego, znajduje sobie drogę, jak się pozbyć, czy sposób, jak się pozbyć tych programów. Ja mam taki sposób, został mi dany właśnie, jak byłam w Indiach, przyszedł do mnie podczas medytacji, został mi wtłoczony po prostu do świadomości i ja swoje programy, wszystkie co mogłam, pousuwałam. Jeżeli widzę, że jeszcze jakiś tam gdzieś przetrwał, bo wiecie, prędzej czy później się uruchomi, bo się różne sytuacje w życiu dzieją, to ja go zaraz usuwam. Nie? Bo sama świadomość, że to jest program, już właściwie zabiera mu moc. Już on nie może działać. W każdym razie programy działają tylko na nieświadome jednostki. Bez pudła działają, no to tak jak w komputerze, nie? Jak jest komputer zaprogramowany, to tak będzie działał. Chyba że pojawi się wirus. No i właśnie przebudzenie jest rodzajem wirusa, słuchajcie, dla tego systemu. Dlatego system w tej chwili zacieśnia tą swoją władzę, bo wie, że za dużo ludzi już się obudziło i wiedzą, że z przebudzonymi mają marne szanse, właściwie żadne szanse nie mają. Bo przebudzony człowiek już nie jest niewolnikiem. Tylko ten, który nie przebudził się do ducha i to nie jest do religii. Pamiętajcie, jeżeli chodzicie do kościoła, jesteście religijni, modlicie się do Bozi, czy tam do Jezusa, czy do Boga, tak wiecie, w tym systemie religijnym, religii katolickiej, to ja nie o tym mówię. Duchowa ścieżka to nie jest religia, kompletnie. To jest wszystko ponad religiami, ponad wszelkimi systemami filozoficznymi i wszystkimi wierzeniami.
wszystkimi przekonaniami. Także to nie jest to, jeżeli jesteście w tym systemie religijnym, no to jesteście uśpieni, jesteście niewolnikami. Nie tylko systemu religijnego, ale w ogóle całego tego systemu, którego religia jest też częścią. Zniewalającą. No. Także będziecie musieli się i zaszczepić i wszystko, bo przecież musicie jeść.